Dobry dzień, towarzysze. No. Wczoraj był czarny czwartek, Boże, czwartek, piątek. Jest obecnie 17:24. Na dworze jest mrok. Jak gdzieś odłożyłem tarczę. Super. Tam się zombie villager pali. Tak? To był zombie villager? Chyba tak. Rzucam tu mięsko. No. I co było w poprzednim odcinku? Do tej pory jeszcze tego dachu nie zrobiłem. W końcu będzie trzeba kiedyś. Nadal nie ma bramy. Ja może wpierw znajdę moją tą tarczę. Tylko, że się zniszczyła do tej pory. W ogóle jajko odstawię. I tak. Trzeba by zacząć budować osiedle dla osadników, żeby ich tutaj sprowadzić. Nie tu. Odkładałem to tam. Nie wiem. W ogóle byłem też na wyprawach. O, znalazłem trzy puste mapy. Jedną zapełniłem i tutejszą okolicą. Wezmę sobie trochę jedzonka. A tak serdecznie 45 jabłuszek. Byłem w kopalniach. O, tutaj mamy. Mówiłem, byłem w tej. Na ekspedycji znalazłem jeden statek. Dobra, ale to oznacza, że ja nie mam na tyle surowca, by. Więc ten. I tak. A już dobrze, już zielaźną. Tak, zielaźną wezmę. To znaczy trochę żelaza wezmę jeszcze z tamtego, o, pieca. Wygląda, że nic nie robiłem. W sumie należałoby kiedyś wziąć i pójść w końcu do tamtej twierdzy. No ale tak, dokończyłem most. Znaczy nawet nie wiem, czy pokazywałem wam go. Ale skończyłem już pierwsze stadium tej ścieżki. Skończyłem pierwsze stadium tej ścieżki, jestem z tego dumny. Czy ten tego trzeba by tutaj zrobić w końcu odnogę jakąś. Co do tego. Bo tutaj jest zarąbiście ładnie. To można by to jakoś wykorzystać. O, to jest ta okolica właśnie. Nad tym mostem przebiega ta rzeczka. W ogóle jestem zachwycony z widoków, które tutaj są. Tutaj siup, w dół. Tutaj jest kopalnia, w której sobie kopałem. To znaczy, tutaj była jaskinia. W sumie tam trzeba kiedyś pójść. Krowa? No nie, coś mi się wydawało. Wydawało mi się. Odetnę to.
Nawet nie wiecie, ile żelaznych siekier poszło na to. Osiem musiało chyba pójść na ścięcie tej tutaj ścieżki. Ale znowu mam skrzynki pełne drewnem. Tutaj w sumie mógłbym jeszcze trochę powycinać tego. O, i tutaj mamy mój twór. Na poprzednim odcinku na pewno tego nie było. Jestem tego prawie pewien, choć się okaże pewno. I tak, myślę sobie, by zacząć nazywać te miasta, jeśli ktokolwiek to ogląda. Tamte to jakąś nazwę myślę sam. Jeśli nic nie wymyślę fajnego, to zostanie Rzymem. Tutaj mamy takie coś. Bardziej obozowisko niż ten. O, tutaj mamy o coś takiego. W ogóle zarąbiście to wygląda. Spójrzcie tylko. To znaczy, że w sensie dywany. No. I mamy tutaj taki obóz. To znaczy, to jest pierwsza konstrukcja, która tutaj powstała. Żebym w ogóle mógł się schronić. Rzuciłem tutaj jakieś palisady z drewnem. Piasek przytaszczałem. I domek. Który pierwotnie był. To znaczy dwa domki. Jeden tutaj był. A był on. O, w tym miejscu. Drugi zaś był tutaj gdzieś. Czekajcie. Ojej, zjeść. O, tutaj był. Jeszcze cała wioska do przeniesienia. I tak się zastanawiam, czy nie wziąć i przenieść jednego domku, bo w sumie tam jest, mam trochę miejsca. I tak, wokół tego wioski nie ma muru, jak widzicie, jest tylko takie śmieszne tutaj przejście i klapki tam. Zamiast tego jest to skonstruowane w taki sposób, że mamy tutaj taką ścieżkę ala. No i na nią nie da się wbić. Normalnie, bo tutaj są dwie kratki wysokości. Minimum. A tutaj mamy małe poidełko. No i myślę, żeby tutaj wstawić jeszcze jeden domek. Tak o. Że nie w sensie takim, żeby tutaj jeszcze zrobić od nogę drogi. Czy jakoś tak. Tylko po prostu, żeby wstawić tutaj domek. I był. Jak ten most zajrąbiście wygląda. I tak, tutaj należałoby wstawić jeszcze dwie podpory. Tak w sumie. Jednakże... Tutaj jeszcze konstruuję ścieżkę. Wiem, że nie wiedziałem, nie miałem pomysłu jak to zrobić, więc zrobiłem jakoś tak. Tak jakoś lawoś. O, hop. I w tym momencie, o Jezu, nie, proszę. Idźcie sobie, idźcie. I w tym momencie to staram się dociągnąć w tamtą stronę do tych. Do pustyni.
Poza tym w tej wiosce jest. O tyle śmiesznie. Się zastanawiam, gdzie oni idą. Ważne, że z dala od wioski. Tutaj jest o tyle śmiesznie, że większość osadników to wzięła i sobie wpadła tutaj. Poprzez tutaj to siano, część już skopałem, żeby już więcej nie wpadali, ale jednak myślę, że tutaj jest cała wioska już. A zabiję jeszcze raz. Właśnie, jeszcze trzeba odbagować. Jeszcze idzie noc. Co jest z nimi? Do domów. Moje. No i tak, ogółem to już wszystko tutaj ograbiłem. Zamknąć tam to, żeby nie pouciekać już za późno. Dobra, łupy pozbierać. I tak. Jest ogółem na Steamie do 3 grudnia. Promocja Black Week. Taki. Zresztą Black Week. Black Friday, ale no. Wiecie. No i kupiłem sobie 3 gry. Mount and Blade za 8 zł. Grę o nazwie Victoria 2 za złotych 17. I Age of Civilizations 2 za 64 zł. 64 zł za grę, która kosztuje ładnych złotych 200. Przecież to jest, kurde, taka okazja halina, że nie da się tego z tego nie skorzystać. No i tak. No i mam tą swoją Wiktorię dwójkę. No ale nie mam jej z dodatkami. Na ten moment to jest czysta Wiktoria. A żeby zagrać Polską, trzeba mieć jakieś Belong to Darkness, czy jakoś tak. Mogę to wrzucać na kompost. Czekajcie. Ojeju. O tym nie wiedziałem, że można. Ej, to jest śmieszne. Że mi jest pełne, co nie? Ale nadal mogę do tego wbić. Czekajcie. Witam w mojej beczce. Był jeden grecki filozof, który właśnie tak mieszkał sobie w beczce.
Już wiem, jak rozpocznę następny odcinek. Ale w tym odcinku nie będę brał i lazł tam, bo w sumie gdzieś tam znalazłem statek. I też tam zacząłem gdzieś rozkopywać ziemię, by otrzymać właśnie dostęp do skarbu, z którego otrzymałem serce oceanu. Ja wracam obecnie. No i tak. Osobiście mam nadzieję, że uda mi się załatwić sobie te Belong to Darkness, ale w sumie nie ode mnie to zależy. Znaczy ode mnie zależy, czy uda mi się przekonać taty, żeby jeszcze go naciągnąć, bo w sumie za te trzy gry udało się zapłacić z ponad 300 zł, powiedzmy nawet 400. Zapłaciłem, tak zapłaciłem, tak w cudzysłowie zapłaciłem, złotych 91. Trzy fajne gry za 91 złotych. To znaczy Warbanda to i mogę wam już zapowiedzieć, że będzie grane z modyfikacją, a w sumie idę do jaskini. Drewno mam, cilof jest, żelazo jest, to jak coś to się weźmie i ten, no, więc lecimy na Szczecin, bo zaczyna mnie to powoli irytować, że tego nie mam zbadanego i tam jest ciemno. Oj. A masz siekiorki. Tak właściwie kiedy gdzieś muszę zbudować Erebor. Taką samotną górę. Znaczy w cudzysłowie. Samotną. Raczej nie będzie mi się chciało szukać takiej samotnej góry. Tylko po prostu znajdę jakieś pasmo górskie, fajne. Rozpocznę budowę. Ojejku. Dobra, trudno. Wiem, że nie będzie to za bardzo estetycznie, ale trudno już. Jest tu trochę węgla, coś poza węglem. Coś poza węglem. O. Fajna taka jaskinia. W sumie. Przyjemne do zwiedzania. W tym sensie fajno. Bo za dużo surowców to w tym nie było. Trochę węgla. Nie jest podatny. I płyniemy. Będę musiał kiedyś zbudować jakiś budynek z cegły też. Żeby było estetycznie, potem będzie trzeba nią zastąpić gliną. To znaczy glinę trzeba będzie zastąpić potem piaskiem. Żeby to jakoś wyglądało. Swoją drogą, to nie wiem, czy ja wam, czy to się nagrało, ale o, jest. Tutaj coś. Tutaj przy brzegu coś tam majstrowałem, no i skończyło się na tym, że
piasek spadł. No to ja go całego skopałem i znalazłem się tutaj w jaskini takiej, o. Czy tutaj już powinno być wszystko wybadane? Chyba. Jeszcze tak szybko zerknę. No. Trochę żwiru jest. Innych takich. A tutaj było żelazo. No i jest taki schron przeciwatomowy. W ogóle ja jestem z tego taki dumny, że ja w ogóle zacząłem w jakimś losowym miejscu i tak mi się to idealnie zgrało z murem. Po prostu. To znaczy, okej, mógłbym w sumie ścieżkę przesunąć jedną kratkę, ale nie zrobię tego, bo to mi się tak strasznie podoba, że to jest po prostu taki nie calculated, ale calculated, że poza tym nic w tej materii w tamtą stronę nic nie budowałem. Wioska tamta też leży i kwiczy, choć w sumie trzeba by tam dobudować parę domków. Nie wiem, stylistycznie mi się ten domek bardzo podoba. I tak, były tutaj świnki, ale się zdespawnowały. Nie wiem czemu. Właśnie. O, już 27 minut odcinka. Powinno to być. W takim sensie. Dobra, i lecimy. Będzie trzeba zbudować jakąś hodowlę. Taką pseudo. W ogóle taki zrobisty filmik na YouTube widziałem, bo jest taki śmieszny jeden YouTuber, który nagrywa, jak można zbudować fajne konstrukcje. Właśnie w tym samym systemie, co ja buduję, w sensie 3x3. Szybko to rośnie nawet. Już zbiorę pierwsze? Ledwo co to postawiłem. Wow. Ale nie no, wow. Poza tym mam już tą pseudo farmę owiec. Trzeba je zacząć szczyc. Właśnie w ogóle tutaj mam takie fajne wejście tu na to. Na dachy. Kurde asasyn. No i tutaj bym chciał postawić bladawki, jeśli znajdę w tamtej twierdzy. I tak trzeba dokończyć. I się zastanawiam, jak zrobić, bo są takie normalne dachy, jak tutaj mamy. Czy powiedzmy takie typowo europejskie, że takie, o. Ale się zastanawiam, czy by nie zrobić, czekajcie. Bo miałem taki jeden. Może nawet i tutaj. Dajcie mi sekundę. Dobrze? Dobra. To jest ten typowo europejski. Koloseum moje. Tutaj nic w ten sposób nie jest zbudowanego?
Nic. Nic. Lol. Wydawało mi się, że coś tutaj jest zbudowanego. W ten sposób. No, moja pseudofabryka broni. Chyba już tego nie dokończę. I pozostawię to w takim, jak jest, stadium rozwoju. Czyli nie ten świat, czyli inny. I pozostało nam 5 minut odcinka, niestety. Jednoosobowy i to zatem musi być to. O! O, widzicie. Właśnie taki, takie coś, taki, takiego cuśka chciałbym zrobić na końcu dachu. Jak tutaj mamy. Tylko nie, że konkretnie takie coś, tylko jak... Tylko same zakończenie. Cyk, cyk, cyk. Bez tego bloczka. Takie cyk. Chyba nawet tak zrobię. O. Bo wiecie, jakby był ten obóz, co to zbudowałem w krat... W tym drugim mieście, o tej osadzie, to ja już wcześniej miałem taki pomysł. No i zbudowałem coś takiego. Niestety to na szczęście, może powiedzmy, że to był mój pierwszy pomysł, jak mogłaby to wyglądać, więc dlatego ostatecznie na tamtym świecie to wygląda inaczej. Ogółem fajnie mi chyba to wyszło. Fajnie mi te budowle wychodzą. O, tutaj takie, o. Miejsce do treningu. To bym zastąpił glowstone'em albo tymi lampami śmiesznymi. Jeśli bym znalazł miejsce, gdzie umieścić redstone. To znaczy tak, jeśli chodzi o to, to tutaj już byłem. Jeśli chodzi o to, to takie te. O. To ja tego bardzo często używam tutaj na tej mapie, bo. Po prostu bardzo mi się to podoba. Co mam przez. Co wy macie przez to rozumieć? To był moment, w którym co dopiero zauważyłem ten kanał. Kanał na YouTubie. I strasznie mi się to spodobało. Styl budowania jego. No to pomyślałem, że sam tak zrobię. Czy coś. No i proszę. Zrobiłem. A tutaj to jest po prostu... To są w ogóle fajne drzwi. A czekajcie. W ten sposób. Ej, no zarąbiście. Taki pierwszy pomysł na bibliotekę. Bank. Bodacyk. Bank. Bodacyk. To na pewno się znajdzie w moim mieście. W sumie już może się znaleźć. Pytanie jest moje tylko, jak to skraftować? To znaczy, jakich materiałów do tego potrzeba, bo... Nie wiem.
Czekajcie aż. No w sumie, że 30 minut, ale czekajcie jeszcze sekundę. One second later. Dobra, już możecie wychodzić, skoro już sekundę odczekaliście. Ja byłem jezwik, to było to. Nie no, żartuję jeszcze. Jeszcze sekundę, to potrwa. Nie wiem, może kraty potrzebuję wpierw. Więcej pochodni. Nie wiem. Nie ma zielonego pojęcia. Możecie mi napisać, jakie materiały są do tego potrzebne. Ja się z wami żegnam. Cześć, do zobaczenia. Pa, pa. Tu cyk i tu cyk.